Witam w kolejnym odcinku 5 sposobów na. Zapewne każdy z Was w swoich zbiorach posiada stare płyty kompaktowe po grach, filmach albo jakiejś lipnej muzyce. Jestem pewien, że jak będziecie robić porządek, to powędrują one prosto do kosza. Ale nie róbcie tego, bo my i Rojo pokażemy Wam, jak z takich płyt i pudełek zrobić użytek. Zapraszamy! Nikt nie lubi mieszkać w domu, w którym jedyną ozdobą są puste ściany. Mało kogo też stać na drogi obraz z galerii, dlatego pokażę Wam, jak samodzielnie wykonać ciekawy i nowoczesny obraz. Oczywiście wykorzystam do tego celu niepotrzebne opakowanie po starej płycie CD. Pamiętajcie, że obraz można zrobić dowolnej wielkości. Mój będzie się składał z 24 pudełek. Mam tu również 24 obrazki, które powstały z podzielenia jednego zdjęcia. Szablon możecie ściągnąć z odnośnika w opisie. Obrazki zostały już wycięte, dlatego teraz zabieram się za wyciągnięcie środkowej części z opakowania po CD, pod którym umieścimy nasz wycięty obrazek. Potem ponownie montuję środkową część. Kiedy płyty zapełnią się obrazkami, obrysowuję i wycinam z kartonu kształt całego obrazu, aby potem powiesić go na ścianie. Teraz wystarczy przykleić obrazki do kartonu za pomocą kleju lub taśmy dwustronnej. Po doczepieniu uchwytów obraz prezentuje się okazale, a najcenniejsze w nim jest to, że został wykonany samodzielnie. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Patryk Rojorejewski z tej strony, z kanału Światy Urojone. I zostałem poproszony o udział w programie 5 sposobów na, a motywem przewodnim będą płyty CD. Nie tym razem. Zrobimy zegar ścienny. No to jedziemy. Zacznijmy od elementów, które będziemy potrzebować. Oczywiście płyta CD na tarczę zegara. Tarczę. 12 klawiszy od klawiatury od F1 do F12 z obciętymi za pomocą nożyka do papieru końcówkami. Klej szybko schnący, chwilowo zdemontowany, standardowy, typowy perelowski zegarek. Oczywiście baterię i kapsel po puszce od piwa, gdy zdecydujemy się zawiesić nasz zegar na ścianę. A więc po kolei. Nanosimy klej szybko schnący na podstawę zegarka. Oh yeah. I oczywiście przykładamy samą płytę. Nakładamy wskazówki, a minutnik ustawiamy na godzinę 12, żeby łatwiej nam było potem montować klawisze. Najpierw nakładamy plamkę kleju w odpowiednie miejsce i potem przykładamy odpowiedni klawisz. Najlepiej zacząć sobie oczywiście od F12, F6, F3 i F9 i potem dokładać resztę kobelków. Tak to mniej więcej wygląda, gdy skończymy. Wkładamy baterię i zegar dla nerda gotowy. Na zakończenie, jak wspomniałem, montujemy kapsel po piwie, po czym nakładamy gotowy zegar na ścianę. Kolejny patent z płytami CD oraz ich pudełkami jest mega ciekawy, a zarazem bardzo prosty. Zobaczycie, jak zrobić niewidzialną półkę, która zaskoczy wszystkich Waszych znajomych. Mam tu pudełko i metalowe płaskowniki, które muszę zgiąć w tym miejscu, aby tak wyglądały. Przygotowane płaskowniki wklejam w pudełko. Jeżeli przeszkadza Wam jakiś kawałek plastiku, to go usuńcie. Ja wywaliłem tą część i zrobiłem takie nacięcia, które teraz wyłamię. Półeczka jest już gotowa, więc czas na montaż. Do tego przydadzą nam się wkręty. Kiedy półka jest już gotowa, kładziemy na nią inne pudełka z płytami i mamy wrażenie, jakby wszystko było zawieszone w powietrzu albo było przyklejone do ściany. To samo możecie zrobić u siebie. Pomimo, że za oknem mamy mróz, to dalej w pamięci mam upalne dni lata. Moim sposobem na wykorzystanie starej płyty CD będzie wiatraczek, który w takie dni na pewno nas ochłodzi. Do przewodów pojemnika na baterię przylutowuję przełącznik, a następnie silniczek. Następnie lutuję pozostałe przewody pojemnika i silniczka. Jedną z płyt wrzucam do garnka z gotującą się wodą. Po około 3 minutach nacinam płytę od zewnątrz do środka. Kiedy płyta już jest nacięta, rozgrzewam to miejsce nad świeczką, a następnie będę wyginał łopaty wirnika. Dokładnie w taki oto sposób. Na rolce robię dziurkę, w którą wmontuję przełącznik. Kiedy przełącznik jest już na miejscu, całość przyklejamy do podstawy. Teraz w kilku miejscach złapiemy silniczek do rolki.
Nasz wilnik zakładamy na korek od wina i zabezpieczamy klejem. Na koniec korka również nakładamy odrobinę kleju i montujemy na silniczku. Jak widać, nasz biurkowy wiatrak działa idealnie, a lekki wiaterek, który nam daje, sprawia, że każda robota przy biurku staje się o wiele przyjemniejsza. Przez lata korzystania z CD zostało mi wiele opakowań. Dane już dawno są na przenośnych dyskach, ale taki sprzęt nie może się marnować. Dlatego jeżeli macie w domu ciepłolubne rośliny, to zaraz zrobimy dla nich mały domek, czyli taką miniaturową szklarnię. Z 12 pudełek sklejam tylnią i przednią ścianę. Teraz biorę kolejne 10 opakowań i zaczynam kleić ścianki boczne. Z 4 opakowań robię ściankę, a 5 przyklejam po środku na szczycie. Po jego bokach dokładam pudełko, wymierzam skosy, a następnie wycinam je. Teraz doklejam je do ścianki. Z kolejnej płyty wycinam trójkąt równoramienny, który umieszczam na górze. Ścianka boczna jest już gotowa. Czas skleić wszystkie ściany. Na krawędź nakładam klej i delikatnie dociskam ścianki. Żeby wykonać dach, potrzebujemy 3 identyczne panele złożone z 4 otwartych pudełek. Teraz wystarczy, że skleimy je ściankami i gotowe. Na koniec zakładam nasz daszek na szczyt. Dzięki takiej konstrukcji nasze ciepłolubne rośliny zyskają super warunki do rozwoju. Jeżeli macie w domu nadmiar pudełek po płytach, zróbcie sobie taką szklarnię. Posiadam dość bogatą kolekcję płyt, z której większość jest nic nie warta. Jednak znajduje się tam kilka perełek, których nigdy się nie pozbędę. Dziś pokażę Wam, jak zrobić stojak na CD ze starych, bezużytecznych płyt. Na początku nawiercam stare płyty w 3 miejscach. Następnie, aby ładnie się prezentowały, maluję je białym sprayem. Jedną płytę przecięłem na pół i na każdej półce nawierciłem po 2 otwory. Będzie to podstawka. Na przygotowane pręty gwintowane nakładam na przemian płyty i nakrętki, aż wyczerpię cały materiał. Stojak gotowy, a tym samym stare, bezużyteczne CD-ki mogą stać się znowu czymś pożytecznym. Mamy nadzieję, że nasze wspólne patenty na stare płyty i opakowania CD spełniły Wasze oczekiwania. Jeżeli chcecie zobaczyć mega śmieszne aftersceny, to kliknijcie w to okienko. Pamiętajcie też o subskrypcji i lajkowaniu naszego profilu na Facebooku. Widzimy się już za tydzień. Na razie!